Kamiński w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj sobota, czyli kolejny materiał z cyklu Szybko i na temat. Niestety znowu nie będzie szybko, bo jak zobaczyłem, pytań jest kurwa ponad 80. Przepraszam. I teraz już przejdę bezpośrednio do pytań, żeby tego nie przedłużać. RMX Przemo, czemu nie korzystasz już z MyFitnessPal? Bo jeżeli codziennie jem dokładnie to samo, dokładnie o tych samych porach, dokładnie w tych samych ilościach, to po co mam to wpisywać? Jest mi to kompletnie do niczego na dzień dzisiejszy niepotrzebne. A poza tym od czasu jak odzwyczaiłem się totalnie od liczenia kalorii, makroskładników i całej tej reszty, tylko trzymam się po prostu danej ilości gramaturowo, to jest mi liczenie kompletnie do niczego niepotrzebne. Bo jeżeli jest ciągle to samo, jesz cały czas zdrowe produkty, nie bawisz się w If It Fit Your Macros, to rzeczy jak MyFitnessPal nie są Ci tak naprawdę potrzebne. Lecimy dalej. Narkosz. Pierwsze, czy zmienianie ćwiczeń co trening jest dobre, czy lepiej robić to co jakiś czas, na przykład 3 tygodnie? Ja uważam, że zmienianie jest dobre mniej więcej co 4-6 tygodni. Ewentualnie, jeżeli widzisz, że coś Ci nie leży, to wtedy to zmieniasz. Kwestia zmieniania ćwiczeń co trening też jest w porządku, ale albo na redukcję, albo jak jesteś już bardzo zaawansowany. Drugie, od Ciebie pytanie, strzelanie i ocieranie w barkach, flex ring jest w stanie pomóc? Biorę go od niedawna. Może jakieś ćwiczenia na tę dolegliwość. Rozgrzewaj sobie rotatory. To jest na pewno ćwiczenie, które pomaga przy kwestiach problemów z barkami. Flex ring, czy jest w stanie pomóc? Flexit, przepraszam. Czy jest w stanie pomóc? Możliwe, no musisz go wykorzystać i wtedy zobaczysz. No według mnie jedynym takim kompleksem, który działa, jest Animal Flex. Ale może Flexit Drink też zadziała w Twoim wypadku. Dalej, Michał K. Czy zacząłeś stosować niedozwolone środki, takie jak sterydy, bo naprawdę progres jest konkretny? No. Fajnie, że zaczynają się pojawiać tego typu pytania, bo przynajmniej w końcu ktoś zauważa, że jest progres. Jest to dość ciekawe, bo przez długi okres czasu, nawet obecnie, słyszę tylko, że nie ma żadnego progresu i tylko się zalewam jak dzika świnia, no więc... No cóż. A przechodząc do Twojego pytania, czy są jakieś niedozwolone środki, takie jak sterydy? Pełno, stary. Pełno. Kupiłem sobie tira i codziennie wwalę takie ilości, że aż mi uszami kipi. Gerwit, Twoja opinia o boosterach testosteronu? Osobiście uważam, że mam niski poziom teścia w organizmie na podstawie słabiutki zarost, niskie libido i się zastanawiam nad inwestycją, niepoparte badaniami. No i słuchaj, tu jest swój problem, niepoparte badaniami. Idź sobie zrób badanie poziomu testosteronu, a propos poprzedniego pytania, tak? Idź sobie zrób badanie poziomu testosteronu, wtedy będziesz wiedział i wtedy to pytanie nie będzie miało sensu. A moja opinia o boosterach testosteronu już była nieraz wyrażana. Uważam, że, ale powiem to jeszcze raz, uważam, że nie mają inwestycja w te produkty, nie ma kompletnie najmniejszego sensu. Jeżeli już chcesz podnosić sobie poziom testosteronu, no to właśnie w sposób, o jaki się pytał kolega wyżej. Bo tak to nie odczujesz praktycznie według mnie żadnej różnicy. Jedyna rzecz, która może Ci pomóc, jeżeli masz za mały poziom teścia, no to jest trzymanie dobrej diety, nadwyżka kaloryczna i wtedy może Ci to trochę pomóc, ale to nie będzie miało jakiegoś wielkiego wpływu na Twoje przyrosty. Dobra, dalej. xpatryk1995. Czy odczuwanie skurczów 3-4 godziny po treningu, najczęściej nogi i biceps, to coś normalnego? Nie, aczkolwiek nie wiem, jakiego rodzaju są to skurcze w swoim wypadku. Możesz pić za mało wody, możesz również mieć za mało magnezu, więc najpierw zacznij pić więcej, zwłaszcza podczas treningu. Kup sobie może jakiś magnez i zobacz, czy dolegliwości miną. Jeżeli nie miną, no to wtedy pisz dalej, będziemy kombinować. Dalej, Piotr Galej. Znasz strony, na których podane są wszystkie makro i mikro elementy danych produktów? Choć chciałbym, aby było bardzo wiarygodne, ale były to bardzo wiarygodne dane. Strony mogą być zagraniczne. Jak nie pamiętasz, to zostaw komentarz. Dzięki za ten kanał. Pytanie do innych widzów, a to już nie do mnie, dobra. Jest taka jedna strona, nazywa się nutritiondata.com. Możesz sobie wpisać w Google Nutrition Data i Ci wyskoczy. Tam masz wszystkie produkty i masz dokładnie opisane makro, mikro, procent tłuszczu do białek, no zarąbista strona, tak? Więc dla wszystkich, którzy są zainteresowani, nutritiondata.com. Dalej,
Mateusz Zyglowicz. Odkąd zacząłem przyjmować omega-3 w kapsułkach, odbija mi się po tym rybą. Często, ale nie zawsze. Co zrobić? Nie wiem, nie wiem, stary. Może masz jakąś lipną omegę, aczkolwiek wątpię. Ja zawsze przyjmuję omegę razem z posiłkiem, tak? Więc ja nie mam takiego problemu. I spróbuj. Spróbuj sobie może brać tą omegę z posiłkiem, bo nie wiem, jakie my teraz bierzesz, tak? Ale spróbuj sobie ją brać z posiłkiem. Jak będzie lepiej, no to wtedy będziesz po prostu miał problem rozwiązany. Dalej, Seba 0681. Co sądzisz o treningu w piwnicy przy temperaturze pokojowej bez dodatkowego ogrzewania, zimą około 5 stopni? Przeszkadza mi potykanie się o złom w pokoju, ale z drugiej strony nie chcę zachorować. Wiesz co, no według mnie nie ma to większego znaczenia, tylko się ciepło ubieraj. Taka jest moja opinia na ten temat. Najlepiej chodź w bluzie, nie krótki rękawek, nie krótkie spodenki, bo wtedy będzie na pewno gorzej. Dalej, Mike Tyson. Jakie polecasz połączenie treningów? Co z czym łączyć? Dzięki, super kanał Pondro. Ojejku, sorry. Ja nie ma czegoś takiego, że ja coś polecam. Ja stosowałem różne metody, musisz wypróbować na sobie. Stosowałem trening 2 razy w tygodniu, stosowałem trening raz w tygodniu, stosowałem... co ja... Stosowałem powtórzenia wymuszane, stosowałem super serie, serie łączone, połączenia klatka z plecami. Klasycznie teraz na przykład robię klatkę z tricepsem, biceps z plecami. Musisz po prostu spróbować, co działa na ciebie. Nie ma czegoś takiego jak jedna metoda, która na pewno zadziała. Dalej, Askar 355. Ile razy w tygodniu smarować obojczyk, który przeskakuje MSM-em? Nie wiem, jaki masz MSM, ale MSM ja mam taki do łykania. Więc trochę nie rozumiem tego pytania. Dalej, NW Street Workout. Pytanie. Friku, trzymam Michę, jestem na masówce, podbijam kalorie oliwą z oliwek, dokładnie polewam. Znowu to samo, lecimy dalej. Czyli znowu opis życia, a mają być konkretne pytania. Dalej, Matt Now. Siema, świetny kanał, a teraz przejdźmy do pytania. Jestem na diecie low carb, trening kalinistika, do tego hity. Robię redukcję, czy jest jakiś limit spożywania jajek dziennie? Ja aktualnie zjadam 9 całych jaj na dzień. Czy to za dużo? Dzięki za odpowiedź i niech masa będzie z tobą. Wiesz co? Nie. Ja robiłem film o jajkach, ja uważam, że jeżeli tylko tłuszcze się zgadzają, to pytanie się bardzo często powtarza, jeżeli tłuszcze się zgadzają z twoim zapotrzebowaniem, to tłuszcz z jajek to jest mega sprawa. Więc jedz jaj ile chcesz i ile możesz. Dalej, Mr. Combo. Jak widzisz spożywanie twarogu z miodem po treningu na co dzień? Unikam cukru, jak tylko mogę, aby nie podnosić insuliny, ale twarogu nie jestem w stanie zjadać na sucho. Spoko, no jeżeli to ci pasuje, nie ma problemu, możesz sobie tak jeść, aczkolwiek ja nie widzę ogólnie osobiście sensu, dlaczego akurat masz jeść twaróg po treningu, no ale jeżeli no taki masz, jest twój wybór, no to jak najbardziej możesz sobie jeść z tym miodem. Dalej, xpatrick 1995. To pytanie z kawą i trawieniem, to też tak mam, żegna mnie do WC. Dobra, to nie jest pytanie. Ogólnie mam teraz prośbę, nie piszcie tutaj pod tymi materiałami waszych jakichś tam przemyśleń odnośnie tych materiałów, bo tracimy czas. Dalej, bambusowy pęd. Bartek, mam pytanie, czy jeśli zrobisz sporo tego ryżu, to jak weźmiesz porcję z michy tej dużej, co się gotuje, to jest rice cookera, to potem jak chcesz znowu wziąć, to podgrzewasz w tej maszynie ten sam ryż? Ja pierdolę. Polecam mikrofalówkę. Michał Wawruch, 2929. Widok rzadko spotykany, czyli dobre pytanie. Dobra, to też nie pytanie. Dalej, Skatinator 1. Zrzutek to robi, znowu nie pytanie. Dalej, Jarosław Stępnowski. Co głównie decyduje o wynikach w siłowaniu na rękę? No na pewno siła przedramienia, na pewno ogólna genetyka, bo są ludzie, którzy mają po prostu tendencję do tej silnej łapy. No i technika, tak? Ja się na tym dokładnie nie znam, ale wiem, że tam odpowiednie ułożenie nadgarstka też w bardzo dużym stopniu wpływa na te wyniki, tak? Więc najlepiej jak sobie wpiszesz w Google to po prostu, albo na YouTubie też poszukasz jakichś tutoriali odnośnie siłowania, tam na pewno jacyś znawcy będą się wypowiadać na ten temat. Dalej, Madafaka. Siema, znajdę gdzieś twój aktualny plan treningowy? Treningi, które się ostatnio były, 4 materiały z treningami na deload, to jest aktualny plan. Aktualnie tak trenuję. Dalej, Divarin.
Jak pozbyć się skóry z dolnej części brzucha? Pytanie, czy jest to skóra, czy jest to tłuszcz, bo jeżeli jest to resztka tłuszczu, resztka tkanki tłuszczowej, no to wtedy musisz po prostu schudnąć. Jeżeli jest to skóra, która ci została po na przykład tym, jak miałeś bardzo dużą nadwagę, no to wtedy, no niestety, ale prawda jest taka, że po prostu no, nie da się tego spowodować, żeby to się wciągnęło. No i zostaje ci operacja, tak? Jeżeli jest to mała ilość, no to może jakieś kremy na celulit mogą ci pomóc w jakimś tam zakresie. Dalej, Mateusz Radkowski. Co sądzisz o treningu w wieku 14 lat? Czy ma to jakiś negatywny skutek, jeśli mamy w miarę dobrą technikę? Nie, 14 lat według mnie to idealny wiek, aby zacząć treningi. Dalej, GracyXX. Poprzednio pytałem o ryby. Powiedziałeś, że ok, to jeszcze kilka pytań. Pierwsze, przy kilogramie ryb dziennie, dorsz atlantycki, łosoś, tuńczyk, żadne pangi i tym podobne, suplementacja omegą powinna zostać zredukowana bądź nawet odstawiona? Zależy, ile jesz tego na przykład łososia, tak? Ale ja osobiście uważam, że kwasy omega nigdy, nigdy za dużo kwasów omega, więc możesz śmiało dalej się suplementować. Drugie pytanie od ciebie: mięso rzadko plus totalny brak czerwonego mięsa równa się codzienna suplementacja kreatyną? Niekoniecznie. Tuńczyk i łosoś też, łosoś na przykład też ma w sobie sporo kreatyny. Trzecie pytanie: ryby, a metale ciężkie. Najgorzej wypada chyba tuńczyk ze względu, iż to duży drapieżnik. Rzeknij coś więcej, jak to z tymi metalami ciężkimi w rybach i co można robić, by pomóc organizmowi to wywalać. Czytałem, że sami z siebie nie potrafimy wydalać metali ciężkich. Pozdro. Antyoksydanty. Po prostu. Jeżeli jest dużo ryb, wystarczy, że będziesz je jadł z warzywami i wystarczy, że będziesz na przykład polewał je sokiem z cytryny, tak? Dalej. A, no i wybieraj ryby małe, tak? Im mniejsze ryby, tym mniej metali ciężkich. Dalej. Peter K44. Też do najniższych nie należy, bo 196 cm aktualnie, 107 kg, tyle, że ja zaczynałem z całkiem... dobra. Tym razem to nie jest pytanie. Lecimy dalej. Szymon Kra. Siema Bartek, mam kilka pytań. Pierwsze, stosowałeś carb cycling na redukcji? Jeśli tak, to jak manipulować węglami? Jakie były efekty? Stosowałem, manipulowałem węglami. Jakie były efekty? Na tym zrobiłem najlepszą redukcję w swoim życiu. Dobra. Jak manipulowałem węglami? Jednego dnia było 280, drugiego było 180 i trzeciego dnia było 80. I później od nowa. Drugie pytanie od ciebie. Czy pilnujesz jakiegoś konkretnego bilansu dostarczanych płynów? Co wliczasz oprócz czystej wody? O kawie i herbacie są podzielone opinie. Jedni mówią, że wliczać, inni, że nie. Jeszcze inni, że nawet odejmować. Co o tym sądzisz? Sądzę, że jest to po prostu zawracanie kijkiem Wisły i szukanie na siłę problemów. Ja się tylko skupiam na tym, żeby pić minimum 4, a najlepiej 5 litrów wody dziennie. Trzecie pytanie od ciebie. Masz jakiś pomysł na cardio, w którym nie trzeba używać nóg? Mam kontuzję kolana, a chodzi mi o coś intensywniejszego niż spacery. Bieganie, basen i rowerki na tym etapie leczenia jeszcze odpadają. No ciężko będzie z tym cardio, jeżeli nie możesz używać nóg, jeżeli odpadają kwestie typu bieganie, nawet basen, jak odpada i rower, to już jest naprawdę ciężko. Są takie specjalne maszyny, które są a la rower, że łapiesz po prostu rękoma i kręcisz na zasadzie jak pedały, tak? Ale nie wiem, czy masz do tego dostęp. No bo tak, to no to zostają ci kwestie związane na przykład z boksem, ale tam też musisz nóg używać, więc na tym etapie wydaje mi się, że ciężko. Następne pytanie od ciebie. Przerwy między super seriami powinny być trochę dłuższe niż między zwykłymi, czy starać się robić takie same? Pewnie to sprawa indywidualna, ale chodzi mi o to, czy jest jakaś ogólna zasada bądź zalecenia. Nie ma jakichś zasad, nie ma zalecenia. Uważam, że robisz przerwę taką samą, jakbyś robił normalne serie. Piąte pytanie od ciebie. Progresja ciężaru w obrębie treningu. Czy jak robię dwie serie jednym obciążeniem i dwie serie innym, to czy ma znaczenie, czy zacznę od mniejszego i dołożę, czy odwrotnie? Zacznę większego i zrzucę. Zakładam, że jestem dobrze rozgrzany. Wydaje mi się, że nie powinno mieć to znaczenia. Objętość ta sama, ale nie jestem pewny. No na pewno, słuchaj, stymulacja mięśnia będzie inna, objętość może być ta sama, aczkolwiek jeżeli zaczniesz od mniejszego ciężaru, to jest duże prawdopodobieństwo, że na koniec będziesz miał większy ciężar. A jak zaczniesz od tego dużego, no to możesz po prostu właśnie nie otrzymać tej identycznej objętości, tak? Ale zakładając teoretycznie, że objętość będzie miała tą samą, no to teoretycznie powinno być tak samo. Dalej, Ireneusz Wesołek. Siemo, odpowiedziałeś mi, że podroby spoko z wołowiny i wieprzowiny, dzięki wielkie. A pytanie brzmi, ile razy w tygodniu można je wrzucać do diety i czy miałoby znaczenie na budowanie masy, na przykład podroby ryż tydzień za tygodniem
A kurczak i ryż również tydzień za tygodniem, może mało zrozumiałe, to przepraszam. Nie do końca kumam, ale wydaje mi się, że chodzi ci po prostu o zamienianie kuraka z ryżem na podroby z ryżem. Nie widzę problemu. I pytanie drugie od ciebie, nie spotkałem się jeszcze, żeby profesjonalni kulturyści mówili coś o podrobach. Czemu? Czy dla nich to syf? Tak się utarło, tak? Ale jest jeden kulturysta, Iwan Santapani, on był w Animalu, teraz jest w nowo powstałej firmie w Stanach, ona się chyba nazywa Prime Nutrition, czy jakoś tak. W każdym bądź razie, no Iwan jest właśnie bardzo dużym zwolennikiem wątroby wołowej i spożywa ją minimum 3 razy w tygodniu. Dalej, Askar 355, Polish Fitness Freak w 5 zdaniach w 2024 roku. A, że ja mam teraz coś powiedzieć niby, tak? Jak ja to widzę. No dobra, no nie mam za bardzo czasu, żeby się nad tym rozwodzić teraz, ale jak ja bym się widział za te 10 lat, no bo to będzie w sumie 10 lat, chciałbym być na pewno osobą, która będzie dalej się zajmowała tym, czym się zajmuję, bo jest to moja pasja. Chciałbym wtedy już mieć w miarę sylwetkę taką, jaką mam w jakichś tam swoich marzeniach, czyli bardzo estetyczną sylwetkę lat 80. przy moich gabarytach. Chciałbym nadal Was motywować, chciałbym, aby ten projekt był dużo większy, albo może się zamienił w coś większego. No i to chyba tyle, tak? Na pewno no, chciałbym się związać z tym, co teraz robię, w dużo większej skali. Może jakieś seminaria, ale nie seminaria na zasadzie dietetycznej, tylko na przykład seminaria odnośnie kwestii psychologicznych, bo mnie to bardzo kręci. Tak jak wiecie, jestem wielkim fanem Kaja, więc coś może w stylu jego belief. No, coś takiego. Lecimy dalej, bo kurczę, pytań jest naprawdę dużo, a czasu nie mamy zbyt wiele. Punisher, ile gramów białka na kilogram masy ciała na redukcji i na masie? Jak uważasz, twoim zdaniem, ewentualne niepotwierdzone badaniami? Według mnie, na masie 2 gramy białka pełnowartościowego, a na redukcji możesz maksymalnie zwiększyć, według mnie, do 3 gramów pełnowartościowego. Dobra, dalej. Janoskoks. 9% tkanki tłuszczowej przy wadze 69 kg i wzroście 191 cm. Jestem ektom. Znowu to nie jest pytanie konkretne. Lecimy dalej. Bezstronniczy. Jaki wzór stosować, aby precyzyjnie obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne? Według mnie nie ma wzoru, który obliczy precyzyjnie twoje zapotrzebowanie kaloryczne, ale jeżeli już chcesz szukać wzoru, który ja polecam, to polecam sobie wpisać, dokładnie to chyba nazwałem, Bartosz Szyszkowski, jak wyliczyć swoje zapotrzebowanie, coś takiego. To jest jeden z, chyba drugi film na tym kanale, jaki powstał, tam jest cała rozpiska moja, jak policzyć sobie zapotrzebowanie. Dalej, Tomasz Lechowicz. Jakieś pomysły na zmęczenie, co wpływa na jego zmniejszenie? Jak na przykład wracam do domu i nic mi się nie chce, plus na treningu jest lipnie. Możesz być po prostu przetrenowany, czyli możesz jeść za mało, możesz spać za mało, możesz jeść dużo, ale niewłaściwych produktów, możesz również mieć bardzo duży poziom stresu, możesz za mocno trenować. No i to chyba by było tyle. Więc pomysły na zmęczenie, możesz sobie zrobić deload jakiś na tydzień czasu albo na 2 tygodnie na siłowni. Możesz podbić trochę kalorykę, możesz zacząć chodzić do jakiejś sauny, masaże. Ogólnie zainwestuj trochę kasy i trochę czasu w regenerację. Dalej, skrzypu U. Jakieś szybkie rady, co robić, by jeść więcej? Jakieś szybkie rady, co zrobić, by jeść więcej? No, jedz po prostu węgle proste, tak? Wtedy szybciej będziesz głodny. Dalej, jak to jest z wodą, pić więcej czy mniej? 4-5 litrów wody dziennie. Następnie staram się zamieniać na jak najprostsze węgle. No to okej. Okay. Czego ze sobą nie łączyć, żeby organizm jakoś szybko dotrawił? Nie łącz węgli z tłuszczami. Dalej, Mateusz Zyglowicz. Mówiłeś, że według ciebie lepsza jest krótsza redukcja, znaczy, że bez cheat mealów i więcej ciąć kalorii, jeśli jest BF około 15-20%, czy jak inaczej? Dobra, o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że ja uważam osobiście, że lepiej spiąć dupę i zrobić redukcję na maksa, powiedzmy 12 tygodni,
i po tych 12 tygodniach zrobić sobie tydzień takiego, nie to, że luzu, tak, ale na przykład no, robicie sobie po tych 12 tygodniach tam jeden czy dwa cheaty góra, żeby trochę psycha odpoczęła, jeżeli oczywiście nie doszliście jeszcze do tego etapu, który potrzebujecie i znowu jedziecie, tak. Nie ma według mnie sensu redukowanie 8 tygodni bez przerwy. Lepiej według mnie przytrzymać to wszystko na czystej misce. Ja w ten sposób zawsze redukuję. Ciężko jest przez pierwszy tydzień, góra dwa, później się wkręcacie i paradoksalnie jak kończycie taki okres tej redukcji, to wtedy ciężko jest z niego zejść, tak? Bo jesteście tak wkręceni w to wszystko, że naprawdę ciężko jest to zaprzestać tego. Więc o to mi chodzi, tak? Lecimy dalej. Paździoch Destruktor. Pytanie. Zauważyłem, że moje ramiona mają dysproporcje. Jak to zniwelować? Każdy ma jakieś dysproporcje. Ja też mam lewy biceps większy od prawego. Ogólnie lewą stronę silniejszą od prawej. Jak to zniwelować? Do końca tego nie zniwelujesz, ale możesz spróbować robić ćwiczenia po prostu hantlami, na przykład zamiast sztangą, tak? Żeby każda partia pracowała osobno przy danym ćwiczeniu. Wtedy ta silniejsza nigdy nie będzie przejmowała pracy tej słabszej. Dalej. Zielony 1337. Pracuję na zmiany, dwa ranki, dwie popołudniówki, dwie nocki, cztery dni wolnego. Jak rozłożyć sobie posiłki, prowadząc tak nieregularny tryb życia, żeby wszystko było ok? Po prostu wstajesz, masz jakiś tam dany dzień, budzisz się powiedzmy jak masz na rano, budzisz się o jakiejś tam godzinie, dzielisz sobie ten dzień przez ilość posiłków, godziny, które będziesz na nogach przez ilość posiłków i już wiesz, co ile godzin musisz jeść. I tak samo jak masz popołudniówki, to samo w nocy, tak samo, bo jeżeli rozumiem, że jeżeli pracujesz w nocy, to później masz te dni wolne, tak? Znaczy to śpisz w ciągu dnia, więc też budzisz się i wtedy nocy jest dla ciebie jak gdyby dniem, tak? Tak samo jak później masz 4 dni wolnego, budzisz się i po prostu sobie to dzielisz na tej zasadzie. Dalej, BJJ Seba. Co sądzisz o jedzeniu grzybów? Rozwiń wypowiedź jak coś. Spoko. Według mnie grzyby są w porządku, aczkolwiek nie mają jakichś tam mega wartości odżywczych, ale na pewno wam nie zaszkodzą. Uważam, że można je śmiało, zwłaszcza pieczarki, wliczać jako węgle, tak? Znaczy jako warzywa, tak? Czyli nie musicie ich nawet wliczać w makro, do smaku po prostu możecie sobie dodawać, według mnie. Dalej, zespół Overcom. Czy jedyną drogą do budowy masy mięśniowej jest progresja ciężaru? Nie. Dalej, na Eloszka. Co myślisz o mleku? Pić, nie pić? Ja nie jestem zwolennikiem mleka, więc jeżeli i takie zadajesz pytanie, nie, nie pić. Dalej, Mateusz Mierzejewski. Pierwsze, ile minut rozciągania po treningu? Po treningu około 10 minut wystarczy według mnie. Drugie, konsekwencje nierozciągania się po ciężkich treningach? Konsekwencje nierozciągania się możesz mieć różnego rodzaju przykurcze. To i tak samo łatwiej o nabawienie się kontuzji i mniejsze zakresy ruchu w stawach. PS, możesz zrobić film o tym, jak się rozciągać, bo dużo ludzi tego nie robi i potem kontuzje. Będzie bardzo fajny materiał a propos w najbliższym czasie odnośnie rozciągania. W Chili Fitness będzie seminarium, które będzie prowadził mój bardzo dobry znajomy Łukasz, który jest rehabilitantem. I to seminarium będzie całe nagrane i będzie wrzucone na mój kanał. To będzie właśnie odnośnie technik stretchingu. I no, nie będę teraz wszystkiego zdradzał. W każdym razie będzie na pewno bardzo ciekawy materiał na ten temat. Dalej, lift big, eat big. Pytanie, skąd wiadomo, że zaczynają nam spadać mięśnie? Kiedy następuje moment, że mamy tak zwane spadki? Jak tracisz siłę przy jednoczesnym spadku? No, przy jednoczesnym spadku objętości na przykład masy czy objętości spada ci waga, spada ci siła na treningu, spadają ci obwody, no to wtedy jest prawdopodobieństwo, że zaczynają spadać, że zaczyna ci spadać masa mięśniowa, tak? Dalej, Marcinero 666. Odpowiedź na zaszumiony głos równa się odpal filmik w innej przeglądarce, na przykład Explorerze. No to masz ktoś tam już odpowiedź. Dalej, Mako Sport. Mówiłeś, że osoby z tendencją do odkładania tłuszczu musi poświęcić kiedyś kilka sezonów dla masy i się zalać, bo aby ciągle nie stać w miejscu i stać się wielkim skurwysynem. A czy tak samo mógłbyś powiedzieć dla osoby, która studiuje na AWF-ie i ma takie zajęcia, w których trzeba mieć jakąś tam gibkość, szybkość, kondycję i tym podobne? No słuchaj, no jeżeli studiujesz, to wszystko zależy od twoich celów, tak? Nie każdy chce być wielkim skurwysynem. Musimy mieć na uwadze to, że
im jesteś większy, tym twoja motoryka jest coraz gorsza. Więc to jest kwestia tego, co chcesz. Jeżeli studiujesz AWF, a chcesz być wielkim skurwysynem, to ja bym proponował skupić się na tym AWF-ie, żeby ten AWF skończyć i później zacząć robić siebie wielkiego skurwysyna. No, więc ja uważam, że taka opcja byłaby lepsza. Dalej, Damian Asta. ZDMA używałeś, polecasz, jeśli tak, to jakiej firmy? Używałem, polecam, jeżeli masz brak cynku, magnezu bądź witaminy B6, bo wtedy odczujesz działanie, tak to nie odczujesz. Jakiej firmy, nie ma to znaczenia, ZDMA to jest opatentowana formuła, tak samo jak Creapure. I firma, każda, jak robi coś się nazywa ZMA, to skład musi być taki sam. Dalej, Pishusa. Pierwsze, ile karbo po treningu, bo mam jakieś stare zachomikowane, nie używam karbo po treningu. Drugie, co sądzisz na temat negatywnego działania kreatyny na układ odpornościowy itp., prawda, fałsz? Według mnie fałsz, są badania, że kreatyna nawet podnosi sprawność układu odpornościowego. Trzecie, jaką glutaminę kupić, jak ją dawkować według ciebie, jakaś dawka na kilogram ciała? Dobra, jaką glutaminę kupić, najlepiej najczystszą, tak, bez żadnych smaków, innych pierdół, to was wyjdzie najtaniej. Firmy, no ja używam MyProtein z wiadomych powodów. Osobiście też polecam, bo jest naprawdę tania w stosunku do konkurencji, ale może być każda inna. I jak ją dawkować według mnie? Ja osobiście używam 10 gramów rano jak wstaję, 20 gramów po treningu i 10 gramów przed snem, czyli 40 gramów dziennie. Czy jakaś dawka na kilogram masy ciała? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. Słodkiewicz poleca chyba 4 gramy na kilogram? Chyba tak. Czwarte pytanie Ciebie, pod jakim względem wybierać pasy kulturystyczne? Polecasz jakieś? Pod takim, abyś miał po prostu komfort, tak? Każdy ma trochę inny układ miednicy i niektórym pasują pasy jednej firmy, drugim pasują pasy innej firmy, a jest to związane po prostu z dziurkami, które masz w pasie, tak? Po prostu w jednych pasach lepiej jedne są dopasowane do jednego typu ludzi, a w drugich do drugiego, więc musisz sobie sprawdzić, ale nie polecam jakichś konkretnych. Dalej, David Yu. Czy bierzesz coś na poprawę trawienia, żeby jeść tyle ryżu? Jadłem po 400 gramów dziennie i było ciężko. Nie. Ja po prostu tyle jem. Michał Kazik. Stawy mogą strzelać, o ile nie bolą? Z czasem na pewno. Mi też zaczynają powoli strzelać stawy. Jest, no, u większości kulturystów tak jest. Dalej, Hubertus K. Witaj, zajebisty kanał, pozdro. Ćwiczę niesystematycznie, ale jak już ćwiczę, to w nocy skurczę łap. Miewam, czym jest to spowodowane. Czegoś brakuje w organizmie? Pewno witamin, zwłaszcza magnezu. Dalej, Paweł322. Dzięki tobie kupiłem czystą leucynę, działa, ale problem w tym, że ma ohydny smak, a do tego prawie się nie rozpuszcza w wodzie. Wiesz, jak zmienić jej smak? Stary, no leucyna to leucyna, tak? W wodzie się nie rozpuszcza, no bo to jest substancja nierozpuszczalna w wodzie. Smak jest taki, jaki jest. Gorzkawy posmak BCA nie jest spowodowany jakimś nie wiadomo czym, tylko właśnie leucyną. Tak po prostu jest. To jest tak, jakbyś teraz na przykład, nie wiem, nie lubisz chrzanu. Ja ci dam chrzan. Nie lubisz chrzanu, ja ci dam chrzan i będziesz narzekał, że chrzan smakuje jak chrzan. Po prostu, no tak jest. Lecimy dalej. Mike Tyson. Jem 2000 kilokalorii przy wadze 130 kg. O kurczę, sporo. Czy raz w miesiącu, jak zjem na przykład 5000 kilokalorii cheat meal, to będzie wszystko ok? Nie wiem, co, jakie to jest 130 kg, bo jeżeli jesteś zalany, to po pierwsze jest bardzo mało, 2000 kilokalorii na taką wagę, a po drugie, jeżeli jesteś zalany, to nie polecam absolutnie nikomu cheata. Cheaty są dobre dla ludzi, którzy mają na przykład body fat na poziomie 7% około i tych cheatów potrzebują, żeby robić pierdolnięcie po prostu w metabolizmie. Ale jeżeli ty ważysz 130 kg, to tobie jest to absolutnie, i jest to zalane 130 kg, to tobie absolutnie nie jest potrzebny żaden cheat. A jest jeszcze kwestia tego typu, że jeżeli ważysz 130 kg, to nie wierzę w to, żeby to była waga dobra w twoim wypadku, bo gdyby to była dobra waga, to byś nie zadawał takich pytań i na pewno nie jadłbyś 2000 kalorii. Więc nie polecam żadnego cheata. Drugie, co sądzisz o tabletkach energetycznych, na przykład z Biedronki? Kosztują 3-4 zł, czy one działają jako przetreningówka? Wliczenie dwóch tabletek przed treningiem to nie problem, równa się 18 kilokalorii. Ja nie liczę kilokalorii, więc jeżeli jesteś osobą, która sra się 18 kilokaloriami, to zapraszam Cię do chłopaków z Warszawy, bo oni wyznają taką
zasadę, ja nie. I jeżeli takie rzeczy chcesz jako przedtreningówkę, to ja bym ci po prostu polecał kawę. Kup sobie najzwyklejszą kawę, wypij sobie kawę przed treningiem i ci starczy. Trzecie pytanie od ciebie, czy kreatyna różnych firm różni się tylko ceną i czy ta z MyProtein jest ok, bo cenowo jest naprawdę super. Kreatyna to kreatyna, tak? Różnią się typy kreatyny. Jeżeli masz Creapure, no to jest trochę lepszy, to jest na pewno lepsza forma niż zwykły monohydrat. No, jabłczan też się różni trochę od zwykłego monohydratu. Tym się różni kreatyna, ale jeżeli bierzesz dwa monohydraty, to czy ty go weźmiesz z tej firmy, czy z tej, to nie ma żadnego znaczenia. Dobra. Zajebisty kanał, pozdro. Również pozdro i lecimy dalej. Skrzypu U. Friku, dasz jakiś cichy podkład muzyki w następnym odcinku? Na pewno będziesz. Nie, nie będzie tutaj żadnych podkładów muzycznych. Dalej. Maciej Szelki. Wiórka kokosowe, zdrowe tusze czy nie? Zdrowe. Jak zrobić detoks, oczyszczanie z tego całego syfu, co jest w jelitach i niezdrowego jedzenia? Patryk, którego ostatnio poznaliście, wiem, że coś takiego robił. Ja też niedługo, jak skończę taką grubą masówę, będę to robił, więc się go podpytam, jak to się robiło. I wtedy też zrobię cały materiał właśnie o tym. Bo na dzień dzisiejszy dokładnie nie wiem. I trzecie pytanie od ciebie, jaka nadwyżka na masie albo ile wagi tygodniowo na plus? Nie patrzę na to, trzymam jakieś założenie, obserwuj się w lustrze, czy idzie tak jak chcesz. Wiele osób mówi, że na przykład pół kilograma na tydzień jest ok. Ja miałem tak, że waga mi stała w miejscu przez 3 tygodnie, później nagle w 2 tygodnie przywaliłem 8 kilo. I jakoś dziwnym trafem jest wszystko w porządku, tak? I teraz przytyłem, może tam, nie wiem, no jak patrzyłem na wagę, no to przez miesiąc czasu 2 kilogramy jeszcze dodatkowe, tak? Ale no patrzyłem cały czas w lustrze, więc powinien być mój wyznacznik. Nie same cyfry, a to jak to wszystko ze sobą współgra. Dalej. Ireneusz Wesołek. Nie przejmuj się za szybko i na temat trwa 40 minut. Ważne, że dajesz nam ważne rady. Jeśli będzie więcej odcinków, to więcej widzów. A co za tym idzie, niedługo będą odcinki trwały po 1,5 godziny. Hehehe, pozdro. Pozdro. N1 Edek. Friku, zawsze rano mam problem z apetytem. W innych porach dnia mi się to nie zdarza. Co może być przyczyną tego zjawiska? Dodam, że nie obżeram się na noc. Świetny kanał, pozdro. Wiele ludzi tak ma, że nie ma apetytu rano. Ja osobiście bym po prostu się tym nie przejmował. Ja nie jem, kiedy jestem głodny, tylko jem po prostu, jak mam wyznaczoną godzinę. I ja nigdy nie chodzę głodny, tak? Jem, bo mam jeść i koniec. Więc po prostu wstajesz rano, jesz śniadanie i masz to w dupie. Dalej, Błażej Krzemiński. Co myślisz o HST? Szczerze, nie mam absolutnie żadnego zdania na ten temat, więc się nie wypowiem. Dalej, Kask R. Pytanie, idę na siłownię, robię trening 10 minut, pojem posiłek, wołowina, kurczak z ziemniakami, ryżem i rodzynki. Teraz pytanie, czy kreatyna od razu po treningu siłowym, czy po posiłku, który jest około 10 minut po zakończonym treningu? Nie piję białka i tym podobnych. Od razu. Dalej, Damian Asda. Co sądzisz o zupach na redukcji odpowiednio przygotowanych, na przykład pomidorowa z gotowanymi jajkami lub jarzynowa z gotowanym mięsem z kurczaka i bez ziemniaków? Spoko pomysł, jak lubisz zupy, śmiało jedz. Dalej, Bartek 1191. Siemano Friku, mógłbyś zrobić filmik o dobrych produktach, czyli jakie polecasz źródła tłuszczy, węgli, białka? Podziwiam cię, że chce ci się czytać tyle pytań. Powiem ci szczerze, że nie chce mi się ich czytać, ale skoro tyle ich jest, to muszę. A odnośnie twojego pytania, no to już się 1000 razy na ten temat wypowiadałem. Poszukaj sobie materiałów z moimi źródłami jedzenia, tak? Będziesz wszystko wiedział. Dalej, Diablo 3000XL. Dlaczego jak ćwiczę biceps, czuję jak przedramiona są rozrywane pompa, a biceps tylko lekko spompowany? Szczerze? Wydaje mi się, że jest to po prostu genetyka. Niestety. Mój jeden znajomy ma tak, że ćwicząc klatkę, nawet poprawnie technicznie, triceps mu się tak pompuje, że nie może go dalej robić na treningu, więc po prostu może masz taki gen do przedramion. Robert R. Jaki masz obecnie na masie procent mikroskładników i jaki jest najlepszy według ciebie? Nie mam zielonego pojęcia, jaki mam procent mikroskładników. Po prostu jem i jem, biorę witaminy. Dalej, Ireneusz Wesołek. Jakie witaminy kupić? Radek Sutkiewicz podał z 10 witamin, a wszędzie pisze, że omega-3 i kompleks witaminowy wystarczy. Co ty o tym myślisz? Czy jest sens kupować i łykać cały dzień jakieś witaminy?
Według mnie, ja osobiście bardzo szanuję Radka Sutkiewicza. Według mnie jest to chyba najmądrzejszy facet w Polsce. Aczkolwiek dla przeciętnego Kowalskiego, czy osoby, która po prostu chce jakoś tam dbać o swoje zdrowie, omega-3 i kompleks witaminowy w zupełności wystarczy. Dalej, Mister Rukor. Jak twoim zdaniem powinny wyglądać kalorie na masie? Wszystko jedno, czym będę je nabijał? Mogę sobie pozwolić na jakieś ciastka, czy za wszelką cenę próbować jeść czysto? Szczerze powiem ci, że odpowiedziałbym ci, że możesz sobie jeść jakieś ciastka, ale jak zadajesz to pytanie w ten sposób, to ja już wiem, co ty myślisz. Więc odpowiem nie. Masz trzymać czystą michę i w sytuacji, w której zdarzy ci się, że masz jakąś sytuację taką, że po prostu no, jest jakieś inne żarcie, to wtedy to jesz. Bo jeżeli ci powiem, że tak, możesz, to ja wiem, jakie ty masz podejście. Ty jesteś na podstawie tego pytania, już to widzę, liczysz na to, że odpowiem ci, że tak, śmiało i będziesz zadowolony, bo będziesz wpierdalał, co chcesz. Nie. Micha ma być trzymana, a jeżeli masz jakieś okazje, to wtedy no po prostu się nad tym nie spinasz. I tyle. Robert R. Jaki procent mikroskładników będziesz miał na redukcji i jaki myślisz, że będzie najlepszy? Kompletnie się nad tym, stary, nie zastanawiam, nad poziomem mikroskładników, bo ja po prostu zawsze biorę kompleksy witaminowe, w których są dawki dużo większe niż niby te śmieszne 100% dziennego zapotrzebowania i dodatkowo jem bardzo dużo warzyw, zwłaszcza na redukcji, więc kompletnie się tym nie przejmuję i nie mam zielonego pojęcia, jaki będzie najlepszy. Drugie pytanie od ciebie, jak pozbyć się wody podskórnej? Najpierw musisz schudnąć do poziomu praktycznie poziomu body fatu startowego i później zrobić odpowiednią manipulację wodą, sodem, poziomem węgli, ale to jest kwestia na dłuższy materiał. Następnie, sorry, te Politechnik. Jaki rozkład makro na rotacji węglami w szczególne dni? High, medium i low. No tak jak powiedziałem, nie wiem, jak ci chodzi procentowo, no ale no ja osobiście po prostu miałem tak, że miałem 100, miałem 280, później miałem obcięte o 100, czyli 180 i później miałem obcięte o kolejne 100, czyli miałem 80. Czyli możesz sobie po prostu obcinać z każdego dnia o 100 węgli. Dalej, Grzegorz Ry. Ile masz tłuszczu w diecie i z jakich produktów? Nie liczę, ile mam tłuszczu. Mam tylko tłuszcz z dwóch żółtek w ciągu dnia i z wołowiny, którą jem 4 razy dziennie. Następne pytanie od ciebie. Twoja opinia na temat popijania posiłków w trakcie? Nie polecam. Zauważyłem, że jak piję podczas posiłków, to później mam bardziej wywalony bebek, więc według mnie lepiej jeść posiłki nie popijając i później mniej więcej pół godziny, ogólnie pół godziny przed posiłkiem nic nie pić i pół godziny po posiłku też nic, dopiero później jak macie tą przerwę. Zresztą tak nawet George Farah kiedyś w jakimś artykule pisał i według mnie się to sprawdza. I następne pytanie od ciebie, ile należy pić przed i po posiłku? No to tak chyba o to, co odpowiedziałem przed chwilą. Dobra, to było ostatnie pytanie. Kończymy. 38 minut. Nawet jak na tę ilość pytań się wyrobiliśmy. I pamiętajcie, no excuses. Pozdro.